Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Rafał Wajda. Witam Państwa w imieniu organizatora dzisiejszego webinarium firmy Stasoft Polska. To webinarium będę miał przyjemność prowadzić z koleżanką Anetą Krupą, która jest z naszego działu analityków Data Science. Może wyłączymy udostępnienie kamerek, żeby nie zabierać Państwu części obrazu, żeby Państwo mogli się skupić na tym, co będziemy prezentowali. Dzisiejsze webinarium zaplanowaliśmy zgodnie z takim planem. Na początek krótko opowiem Państwu o naszej firmie, po czym zaraz przejdziemy do głównego bohatera naszej dzisiejszej prezentacji, czyli oprogramowanie Spotfire. Opowiem o jego najważniejszych cechach, zwrócę uwagę na wybrane te najciekawsze nowości w tejże najnowszej wersji 11, po czym Aneta pokaże Państwu przykład tego, jak działa ta najnowsza wersja na żywo. Pokażę, że przykłady działania tego oprogramowania, przykłady analiz. Potem króciutko podsumujemy sobie ten nasz dzisiejszy webinar, a na koniec zostawiamy sobie, jeżeli starczy czasu, miejsce na taką sekcję pytań i odpowiedzi, więc jeżeli jakieś Państwo będą mieli pytania do tego, co będziemy prezentowali, to jak najbardziej tutaj w oknie, w miejscu, gdzie jest czat, prosimy o przesyłanie w trakcie tego webinarium takich pytań i na koniec postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeśli nie zdążymy, to skontaktujemy się z Państwem po dzisiejszym wydarzeniu. Jeśli chodzi o firmę Statsoft, to my działamy w szeroko rozumianej branży analizy danych już od ponad ćwierć wieku. Nasz zespół to ponad 50 osób, a wśród nich analitycy, którzy pomagają Państwu analizować Państwa dane, jak również dział, który wdraża nietypowe, tak jest dopasowane do Państwa potrzeb, narzędzia, rozwiązania analityczne. Dostarczamy także standardowe oprogramowanie do analizy danych, takie jak Spotfire czy Statistica, które pewnie też część z Państwa przynajmniej zna. Zapewniamy także pełny zakres wsparcia, jeżeli chodzi o usługi konsultingowe, szkolenia i tym podobne. Z naszych doświadczeń zauważyliśmy, że coraz częściej, coraz powszechniej, w coraz większej ilości firm i innych instytucji, także tych niekoniecznie komercyjnych, coraz częściej stosuje się z jednej strony takie, powiedzmy, interakcyjne raportowanie, które kolokwialnie jest określane najczęściej jako w skrócie po prostu BI. Natomiast także, co mnie szczególnie cieszy, coraz częściej też stosuje się zaawansowane analizy danych. Statystyka, machine learning, sztuczna inteligencja, data science, tutaj wiele określeń można na to używać, natomiast nazwijmy sobie to w skrócie, że tak powiem, zaawansowaną analizą danych. Natomiast też zauważamy, że te, można powiedzieć, dwa światy, czyli osób, które korzystają z takich stosunkowo prostych dashboardów, jak się to mówi, czy raportów interakcyjnych, a z drugiej strony osoby, które właśnie zajmują się tymi bardziej zaawansowanymi analizami, niekiedy te ich światy niekoniecznie ze sobą współgrają tak, jakby to powinno mieć miejsce. Coraz częściej te osoby, w szczególności, które używają tych mniej zaawansowanych zestawień raportów, zauważają, że przydałoby im się korzystać z zaawansowanych analiz danych. No i tutaj, odnosząc się do nich, okazuje się, że właśnie oni właśnie zauważają taką potrzebę, natomiast no, z drugiej strony data scientiści, innymi słowy te osoby, które znają się na specjalistycznej, zaawansowanej analizie danych, oni z kolei powinni móc udostępnić w jakiś łatwy sposób wyniki swoich analiz.
I tutaj nie chodzi mi o po prostu przesłanie komuś tabeli ze wskaźnikami statystycznymi, tylko o taki sposób udostępniania, żeby użytkownicy, nazwijmy to biznesowi, czyli tacy, którzy nie mają zaawansowanej wiedzy o analizie danych, mogli bez problemu skorzystać z tych wyników i wykorzystać je w swojej codziennej pracy. No jeżeli mielibyśmy takie rozwiązanie, które spełnia wymagania obu tych grup użytkowników i do tego oni by mieli możliwość jakiejś łatwej wymiany się informacjami, jakiegoś współdziałania, to moglibyśmy dzięki temu uzyskać taki pełny obraz tego, co potrzebujemy. Tak? Mielibyśmy w jednym miejscu wkład ze strony tych, nazwijmy to, zaawansowanych analiz, z drugiej strony możliwość łatwego korzystania za pomocą właśnie interakcyjnych, łatwych obsłudze dashboardów. Takie rozwiązanie też powinno być elastyczne, żeby można było dostosowywać je do zmieniających się potrzeb czy zmieniających się sytuacji na rynku. No i także mieć możliwość takiej szybkiej reakcji, tak, czyli na zmieniające się jakieś potrzeby też, żebyśmy mogli takie narzędzie szybko dostosować. Właśnie wszystkie te cechy i nie tylko spełnia najnowsze wydanie rozwiązania TIBCO Spotfire, mówię tutaj o wersji 11. No i tym sposobem przechodzimy do najważniejszych cech tego oprogramowania. Jest to obecną chwilę najbardziej kompletne rozwiązanie do analityki danych na rynku. Ma ono wiele opcji wbudowanych, które są potrzebne i przydatne w przypadku tego typu rozwiązań. Natomiast dodatkowo także ma bardzo duże możliwości dostosowywania tego rozwiązania do naszych indywidualnych potrzeb, jak również do zmieniających się z czasem potrzeb. Co więcej, też można je łatwo integrować z innymi narzędziami, rozwiązaniami, które okazuje się, że w przypadku szczególnie jakichś bardziej większych projektów, zastosowań takich bardziej zaawansowanych, też mogły być takich, powiedzmy, naokoło tego rozwiązania przydatnych. Można powiedzieć, że Spotfire to narzędzie do eksploracji i wizualizacji nowych odkryć danych. Dzięki temu, że mamy tutaj takie dashboardy, które pozwalają dogłębnie zerknąć w te nasze dane, dogłębnie je przeanalizować, wyciągnąć z nich, znaleźć w nich to, co może być dla nich interesujące. No i do tego wszystkiego jest doklejona ta zaawansowana analityka, która też niekiedy jest tym elementem, który tutaj pozwala to wszystko kompleksowo i efektywnie przeanalizować. Spotfire jest także skalowalny pod różnymi względami, w szczególności tutaj sprawdza się zarówno w stosunkowo niedużych projektach, nie bardzo skomplikowanych, na stosunkowo małych zbiorach danych, natomiast z drugiej strony jak najbardziej też doskonale radzi sobie w sytuacjach, gdzie mamy projekt wymagający zaawansowanej analityki, nawet takiej analityki w czasie rzeczywistym na podstawie danych tak zwanych strumieniowych i tu, gdzie te dane są duże z różnych źródeł, to jak najbardziej Spotfire też sobie z takimi sytuacjami poradzi. W szczególności tutaj zwracamy uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z analityką predykcyjną, taką, która ma przewidywać to, co się stanie, czy to, jak powinniśmy zadziałać, czy też takie zastosowania, gdzie geoanalityka, innymi słowy analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem map ma zastosowanie, to tutaj właśnie w takich zastosowaniach Spotfire jest odpowiednim do tego narzędziem. Mamy tutaj także taką część określoną jako Spotfire Moc, ale do tego za chwilę przejdę, bo to jest jedna z najważniejszych nowości w wersji 11. W skrócie, wprowadzając tych z Państwa, którzy nie znają rozwiązania Spotfire, tutaj powiem, tutaj wiele z tych cech było już dostępne w poprzedniej wersji czy wersjach, natomiast generalnie jak najbardziej one też dotyczą wersji najnowszej. Innymi słowy, można powiedzieć, że Spotfire to jest tak zwany z angielska self-service BI, czyli takie rozwiązanie do samoobsługowego business intelligence, czyli pozwalające użytkownikowi takiemu, który nie ma zaawansowanej wiedzy w analizie danych o statystyce, analizować dane, przeglądać je, tworzyć interakcyjne dashboardy.
Także to, co jest bardzo ważne w przypadku takich narzędzi, jest tutaj oczywiście bardzo wiele opcji elastycznych i wygodnych do przygotowania danych, do wczytywania danych z różnych źródeł, łączenia ich i to wszystko, co też ważne, jest w graficznym interfejsie, dzięki czemu nie musimy umieć skryptować, nie musimy znać się na chociażby SQL-u po to, żeby wyciągać dane, tylko po prostu graficznie wszystko sobie możemy połączyć, to wszystko później mamy też w programie widoczne, jak te wszystkie przekształcenia danych wyglądały, też to wszystko tutaj jest widoczne. I przechodzimy do tego, co jest najważniejsze w tego typu rozwiązaniach, czyli mamy tutaj bardzo szeroki zakres różnego rodzaju wizualizacji, które możemy wykorzystywać do przedstawiania tego, co się w naszych danych dzieje. Są tu wykresy, tabele, także wspomniane już wcześniej mapy. Natomiast chciałbym teraz zwrócić uwagę, że tutaj w Subtwayerze to mogą być nie tylko takie mapy klasyczne, geograficzne, mogą to być także mapy dowolnej, innej, nazwijmy to przestrzeni, tak? To może być na przykład mapa zakładu produkcyjnego, gdzie mamy zaznaczone punkty pobierania danych albo punkty, gdzie coś się dzieje, czy tak jak na przykład ma to miejsce powiedzmy w teamie Formuły 1 Mercedesa, gdzie w Spotfire'ze są wizualizacje, takie mapy torów, po których poruszają się bolidy w czasie wyścigu i widzimy w Spotfire'ze na takiej wizualizacji, jak zachowują się różne parametry takiego bolidu w czasie wyścigu, dzięki czemu można podejmować na bieżąco decyzję chociażby o tym, czy już teraz wymienić opony, czy jeszcze można kilka okrążeń przejechać. Do tego dochodzą wspomniane już wcześniej mody, czyli generalnie możliwość dostosowywania dodatkowego oprogramowania. Także Spotfire to zaawansowana analityka. To może być realizowane na różne sposoby. Po pierwsze są wbudowane funkcje, które po prostu oprócz tych powiedzmy takich podstawowych, dashboardowych, raportowych opcji są. Tutaj możemy sobie wybrać jakieś określone zaawansowane analizy. Do tego jest bardzo ciekawa opcja, możliwość integracji Spotfire'a z platformą graficzno-graficznej analizy danych zaawansowanej, mówię tutaj o platformie Statistica. O tym myślę, że warto powiedzieć więcej, więc na następnym slajdzie jeszcze do tego wrócę. W Spotfire można także wykonywać zaawansowane analizy danych z wykorzystaniem skryptów takich języków jak R czy Python i to, co odróżnia Spotfire od konkurencji, to jest to, że w przypadku Spotfire'a te silniki R i Python są wbudowane w program. Tutaj, żeby wykonać taki skrypt R'a czy Pythona, nie potrzebujemy, tak jak to jest w przypadku konkurencji najczęściej, wywoływać zewnętrznego oprogramowania R czy Python, tam wykonywać analizy i jakoś tutaj pozyskiwać z powrotem wyników, tylko tutaj to wszystko się dzieje w ramach środowiska Spotfire. I tutaj także w szczególności jest ta wspomniana już przeze mnie wcześniej analityka danych strumieniowych, która o ile na obecną chwilę może się wydawać, że firmie nie jest potrzebna, to warto wiedzieć, że jeżeli sytuacja się zmieni i taka analityka w czasie rzeczywistym, rzeczywiście takich dużych danych będzie potrzebna, to Spotfire jest na to już gotowy. Wspomniana przeze mnie współpraca statystyki i Spotfire'a polega na tym, że w środowisku statystyka tworzymy sobie w takim graficznym trybie scenariusze analiz. Tutaj mamy wszystkie przekształcenia danych, na przykład modelowanie różnymi metodami statystycznymi, data miningowymi, machine learningowymi itd., itd. I na koniec dostajemy wyniki. Taki przygotowany w graficznym środowisku statystyka scenariusz analizy na taki workflow możemy sobie nałożyć dashboard Spotfire'a i połączyć go właśnie z tą przestrzenią. Co to daje nam? Daje nam to, że z poziomu dashboardu interakcyjnego w Spotfire możemy de facto uruchamiać pod spodem tą zaawansowaną analizę. Z jednej strony może być to takie narzędzie powiedzmy symulacyjne dla bardziej zaawansowanych analityków, którzy chcą móc zmienić sobie parametry i pod spodem już mają tą
przestrzeń, która zaawansowane analizy im wykonuje. Natomiast może to też być doskonałe narzędzie wykorzystywane przez osoby, które nie znają się na analizie danych. Tak? Tutaj ktoś im przygotuje taką przestrzeń i łatwo podłączy pod dashboard Spotfire'a. Taki użytkownik może w szczególnym przypadku nawet nie wiedzieć, że pod spodem tam jest jakiś machine learning wykonywany w momencie, kiedy on sobie po prostu wybierze na przykład ile osób z listy, nie wiem, to będzie ta setka, która z największą szansą odpowie na ofertę, tak? I tutaj do tych osób w pierwszej kolejności powinien się zgłosić. Spotfire to także sztuczna inteligencja już na poziomie środowiska użytkownika, więc tutaj mamy między innymi podpowiedzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, chociażby tego, jaki w przypadku naszych wczytanych nowych danych, jakie powinniśmy wykonać, zastosować dla nich wizualizację. W Spotfire jest też bardzo fajnie zorganizowana współpraca użytkowników w opcji serwerowej. Po pierwsze są różne typy użytkowników. Z jednej strony jest taki użytkownik typu analityk, projektant, który zarządza tym wszystkim, który może przygotowywać dashboardy, wizualizacje różnego typu, czy wykonywać bardziej zaawansowane analizy. A z drugiej strony jest użytkownik taki biznesowy, określany jako consumer, czyli taki, który konsumuje, który używa już gotowych dashboardów i ma na swoim pulpicie to, co go interesuje, co jest związane z jego obszarem codziennych działań. Bardzo interesującą opcją jest możliwość dodawania komentarzy do tak zwanych, ja to tutaj nazwałem zdjęć dashboardu. Przez takie zdjęcie rozumiem, można powiedzieć, zamrożony stan, gdzie nie tylko jest kwestia tego, że widzimy, co ktoś dodający komentarz widział w danym momencie na tym dashboardzie, ale także on jest podpięty, połączony z tymi danymi, które wtedy były. Dzięki czemu ktoś, kto później przegląda stan taki połączony z takim komentarzem, widzi dokładnie to, co osoba, która taki komentarz tworzyła. No i to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby sobie tworzyć wręcz takie konwersacje, tak, gdzie kolejne osoby jakieś dodatkowe rzeczy zaobserwują, jakieś ciekawe, jak się to mówi teraz z angielska, insighty znajdą tutaj w ramach tych zwizualizowanych danych i w ten sposób takimi uwagami się wymieniają. Spotfire także daje możliwość automatyzacji, więc możemy sobie bez problemu na przykład stosować takie dashboardy utworzone dla nowych danych, czy ustawić, żeby zgodnie z harmonogramem co jakiś czas, na przykład codziennie w nocy czy co miesiąc, wykonywał się jakiś standardowy raport i był mailowo rozsyłany do osób, które są tym raportem zainteresowane. W Spotfire mamy także specjalne opcje, które dostosowują widok przygotowanej wizualizacji do układu urządzeń mobilnych, także tutaj są dedykowane aplikacje na tablet czy smartfon. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co w wersji 11 pojawiło się jako nowe. Tych zmian jest całkiem sporo, więc one są mniejsze, większe, więc ja nie będę ich teraz szczegółowo wszystkich omawiał. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście prosimy o kontakt, jak najbardziej, nawet bardzo szczegółowe informacje możemy podesłać. Natomiast generalnie można te zmiany pogrupować w takie kategorie. I tutaj tak naprawdę widać, że te zmiany dotyczą zarówno tych, mogłoby się wydawać, najważniejszych, podstawowych funkcji oprogramowania, czyli tych, które widać w pierwszej kolejności, czyli tej wizualnej analityki, przedstawiania danych na różnego rodzaju wizualizacjach, jak również bardziej zaawansowanych analiz, ale także te zmiany usprawnienia dotyczą przygotowania do danych, dostępu do danych z różnych źródeł, jak również takich bardziej technicznych kwestii, które są istotne dla kogoś, kto zarządza takim systemem, czy tutaj jakoś ma łączyć, integrować je z zewnętrznymi aplikacjami. Pierwsza z nowości wersji 11 to mody. Mod zostało zaczerpnięte to słowo z takiego środowiska gier komputerowych. W tym przypadku mod to taka po prostu niestandardowa wizualizacja.
W Spotfire teraz oprócz tych wykresów i tabel, które mamy standardowo dostępne, możemy sobie tworzyć swoje własne nietypowe wizualizacje. Możemy je łatwo udostępniać i wczytywać do programu. To warto też zwrócić uwagę, ponieważ tutaj taka wizualizacja dodatkowa, w zależności od tego, jak ją ktoś przygotowuje, może mieć pod spodem jakieś zaszyte skrypty, co mogłoby się wiązać z jakimś ryzykiem niebezpieczeństwa. Natomiast tutaj jednocześnie został z tym wszystkim wdrożony taki specjalny model zaufania, który opiera się na podpisach cyfrowych, więc tutaj też możemy mieć pewność, że to wszystko może działać bezpiecznie. Oprócz tej opcji, którą wspomniałem, gdzie użytkownik może sobie sam tworzyć swoje wizualizacje, także są gotowe, dostępne na TIBCO Community darmowe dodatkowe wizualizacje. To, jak je wczytywać, jak z nich korzystać, jeszcze później zobaczą Państwo w prezentacji Spotfire'a na żywo. Istotna też zmiana w nowej wersji Spotfire'a to aktualizacja map dla całego świata, czyli tego tła, które widzimy pod spodem danych, które mają do siebie dołączone informacje o współrzędnych geograficznych. Dodatkowo tutaj te mapy zostały zaktualizowane, są one teraz bardziej także szczegółowe, co będzie istotne, szczególnie jeżeli te nasze dane dotyczą jakiegoś stosunkowo niedużego obszaru i potrzebna nam jest taka duża szczegółowość. Dodatkowo także włączono obsługę plików typu GeoJSON, co też daje dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o takie analizy przestrzenne, analizy geograficzne, co też koleżanka pokaże Państwu w swojej części prezentacji na żywo. Spotfire już wcześniej miał możliwość dostępu do wielu różnych źródeł, zarówno takich standardowych, jak na przykład pliki danych, pliki Excela i tym podobne, i standardowych baz danych, natomiast tutaj ten zakres, w szczególności tych źródeł takich bardziej nowoczesnych, jest rozszerzany, no i teraz już do tych źródeł doszły takie źródła jak Amazon Redshift czy Cloudera Hive. Tutaj myślę, że na to warto zwrócić na uwagę, no, warto na to zwrócić uwagę jako potwierdzenie tego, że Spotfire to jest takie narzędzie przyszłościowe, w którym jeżeli się okaże, że mamy potrzebę dostępu do jakiegoś nowego źródła danych, to najczęściej okaże się, że po prostu taka opcja już w Spotfire natywnie jest budowana. Spotfire także ułatwienia, rozszerzenia dla osób zajmujących się analiz. Jest taki specjalny podrębny usług, zawierającą zarówno te bardziej zaawansowane moduły, jak również takie funkcje, w szczególności na przykład wykorzystujące też R-a czy Pythona, z których ten użytkownik częściej korzysta. I tutaj też, no, jeżeli chodzi właśnie o wspomniane R i Python, to od wersji 11 ten Python jest wbudowany, to o czym wcześniej wspomniałem, to się zadziało de facto od wersji 11, że silnik Pythona jest wbudowany z Spotfire'a, natomiast już wcześniej dostępny wbudowany silnik tak nie jest taki standardowy, się zdarza się stosować zgodnie z naszymi potrzebami. W tym przypadku, w przypadku Spotfire'a R jest takim wydaniem komercyjnym, więc tutaj nie ma tych obaw. No i właśnie ten silnik R został w wersji Spotfire'a zaktualizowany do wersji nowszej. Z mojej strony to tyle. Ja przekazuję teraz głos i obraz koleżance Anecie, która pokaże Państwu działanie Spotfire'a na żywo. Dzień dobry, nazywam się Aneta Grupa i teraz zaprezentuję program Spotfire od strony praktycznej. Aktualnie widzicie Państwo otwartą wersję Spotfire 11.2.
Na przykładzie zobaczymy sobie, jak wygląda przykładowa analiza w tym programie. Celem analizy będzie zbadanie czynników, jakie mogą wpływać na ceny mieszkań na sprzedaż w Krakowie. Po zaimportowaniu danych do programu możemy rozpocząć analizę albo od danych, albo od wizualizacji. Na początek zacznijmy od danych. Zbiór danych mieszkanie na sprzedaż jest to zbiór danych zawierający przykładowe informacje o mieszkaniach na sprzedaż w Krakowie. Zbiory danych możemy sobie podglądać w zakładce Data Canvas. Widzimy, że w zbiorze znajdują się takie informacje jak kod pocztowy, pod jakim znajduje się dane mieszkanie, dzielnica, ulica, cena danego mieszkania oraz jego metraż. Data Canvas jest to również miejsce, w którym możemy w łatwy sposób usuwać lub dodawać nowe kolumny oraz wykonywać różnego rodzaju przekształcenia na danych. Kliknę sobie teraz na zbiór mieszkanie na sprzedaż i teraz zbiór został załadowany i mogę wykonywać na nim operacje. Czyli oprócz tworzenia nowych obserwacji i nowych kolumn, program oferuje nam szeroki zakres różnych transformacji na danych, takie jak na przykład przekształcenie na tabelę przystawną, normalizacja danych, zamiana wartości itd. Ja nie będę tych opcji dalej wykorzystywać, natomiast jest to bardzo przydatna opcja, jeśli chodzi o przygotowanie danych do analizy. Dodatkowo w tym miejscu będzie nam się tworzył taki graficzny schemat opisujący wszystkie modyfikacje, jakie do danego zbioru danych zostały wprowadzone. I teraz do arkusza mieszkanie na sprzedaż dodam sobie kolumny zawierające długość i szerokość geograficzną dla poszczególnych mieszkań. I zrobię to poprzez połączenie tabel. Dzięki dołączonym zmiennym będę miała możliwość lokalizacji moich obiektów na mapie. Aby to zrobić, klikam znak plus, dodaj kolumny i wybieram sobie z dysku zbiór danych, z którego kolumny chcę zaimportować. OK. Podejrzyjmy sobie teraz settings for added columns. Widzimy, że te zbiory danych zostaną połączone po kolumnie liczba porządkowa, ta kolumna będzie kluczem. I widzimy, że program automatycznie wykrywa tą zmienną. Poniżej mamy różne ustawienia dotyczące łączenia tabel. Obrazki ilustrują nam, na czym polega konkretny join. Ja sobie wybiorę opcję Left Outer Join. Dajemy OK i jeszcze raz OK. Zbiory danych zostały połączone i widzimy, że operacja połączenia tych zbiorów danych została tutaj przedstawiona graficznie na wykresie. Wyjdę sobie teraz z zakładki Data Canvas i przejdę do zakładki Data in Analysis. W tej zakładce mamy informacje, jakie zmienne znajdują się w zbiorze danych oraz szczegółowe informacje na ich temat. Widzimy, że program automatycznie wykrywa, jaki jest typ danej zmiennej. Te nowe zmienne latitude and longitude zostały dodane do zbioru danych i zostały zakwalifikowane jako typ location. Jak klikniemy sobie na konkretną nazwę zmiennej, to wyświetla nam się taki panel, który pełni dwojaką rolę. No przede wszystkim widzimy szczegółowe informacje na temat danej zmiennej. Czyli mamy podstawowe charakterystyki opisowe, jak minimum, maksimum, średnia, mediana. Mamy informacje, jaki jest typ danej zmiennej, informacje o jej formatowaniu, filtrowaniu i listę wartości, jakie dana zmienna przyjmuje. Natomiast w drugiej części tego panelu program podpowiada nam wizualizacje proponowane dla tej konkretnej zmiennej. Zacznijmy analizę od przedstawienia rozkładu empirycznego zmiennej cena mieszkania na histogramie. Dzięki temu będziemy mieć pogląd, ile było mieszkań w poszczególnych przedziałach cenowych. Zanim przejdziemy dalej, to można zauważyć, że ta oś X zawiera bardzo dużo zer, no i po prostu nie wygląda reprezentatywnie. Sformatuję sobie zatem oś X tak, aby była ona wyrażona w złotówkach. W tym celu przechodzimy z powrotem do zakładki Data in Analysis i zmieniamy formatowanie danej zmiennej. Czyli zmieniam formatowanie z General na Currency. Możemy sobie również usunąć miejsca po przecinku oraz użyć skróconego formatu liczbowego. OK. No i widzimy, że zmiany zostały zastosowane do wykresu.
Szerokość tych przedziałów klasowych na histogramie możemy sobie dowolnie dostosowywać za pomocą tego suwaka poniżej. I najwięcej mieszkań było w przedziale pomiędzy 400 a 500 tysięcy. Jak już wspominałam na początku, Spotfire mamy również możliwość tworzenia własnych zmiennych. Czyli aktualnie w zbiorze danych mamy informację, jaki jest metraż i jaka jest cena danego mieszkania. Natomiast pomocna dla nas mogłaby być informacja, ile wynosi cena za metr kwadratowy. Dzięki temu te ceny mieszkań będą porównywalne między sobą. Możemy to zrobić z poziomu Data Canvas, ale możemy również to zrobić z poziomu tego widoku. Czyli klikamy Data, Add Calculated Column i w polu Expression definiujemy wyrażenie, na podstawie którego zostanie ta nasza zmiennowa obliczona. Czyli będzie to cena mieszkania podzielona przez metraż. Ja tutaj zastosowałam bardzo prostą formułę dzielenia, ale program oferuje nam bardzo wiele możliwości w tej kwestii. Jest tutaj bardzo dużo różnych funkcji, które zostały podzielone na odpowiednie kategorie, no, aby ułatwić ich wyszukiwanie. Wracając do przykładu, nadajmy naszej nowej zmiennej nazwę cena za metr kwadratowy. I dajemy OK. No i widzimy, że nowa zmienna została dołączona do zbioru danych. W kolejnym kroku sprawdźmy, czy istnieje związek pomiędzy wielkością mieszkania a tą nową utworzoną zmienną cena za metr kwadratowy. Wykonajmy sobie w takim razie wykres rozrzutu. W zakładce Wizualizacje wybieramy sobie pozycję Scatterplot. Usunę sobie na razie kolorowanie. No i co możemy powiedzieć o tym wykresie? No, patrząc na ten wykres, no, wydaje mi się, że ciężko się dopatrzeć jakiejś zależności pomiędzy tymi zmiennymi. W zbiorze danych są zarówno małe mieszkania o wysokich cenach, jak i spore mieszkania o stosunkowo niskich cenach. I to zróżnicowanie cen może być spowodowane lokalizacją, w jakiej dane mieszkanie się znajduje. Czyli podejrzewamy, że dzielnice wpływają na wartość mieszkania. Pokolorujmy sobie zatem te punkty na wykresie względem dzielnic. Czyli wybieramy sobie opcję Color by dzielnica. No i teraz możemy zauważyć, że te najdroższe mieszkania, gdzie ta cena za metr kwadratowy jest najwyższa, są zlokalizowane głównie w dzielnicy Zwierzyniec, Grzegórzki i Stare Miasto. No więc w takim razie idźmy głębiej z analizą i sprawdźmy sobie, jakie w takim razie są przeciętne ceny za metr kwadratowy we wszystkich dzielnicach. W tym celu utworzymy sobie wykres słupkowy, prezentujący średnią cenę mieszkania w każdej z dzielnic. Czyli znowu przechodzimy na zakładkę Wizualizację i wybieramy opcję Bar Chart. Oczywiście w obrębie danego dashboardu możemy sobie dowolnie dostosowywać te wykresy, więc ja sobie przeniosę ten wykres w lewy dolny róg. Jako oś X wybieram sobie dzielnica, a jako oś Y cena za metr kwadratowy. I proszę tutaj zauważyć, że jeśli chodzi o agregację danych, to mamy tutaj również bardzo wiele możliwości. No, ja bym chciała pokazać przeciętną wartość, więc jako agregat wybiorę sobie średnią. Dodatkowo wykres słupkowy możemy sobie obrócić tak, aby był przedstawiony w poziomie, czyli robię to przez prawe kliknięcie myszy i wybieram opcję Horizontal Bars. I dzięki temu nazwy tych naszych dzielnic będą teraz dobrze widoczne. Posortujmy sobie jeszcze te słupki w kolejności malejącej. No i patrząc na ten wykres, widzimy, że te średnie ceny za metr kwadratowy faktycznie są największe w dzielnicach Zwierzyniec, Stare Miasto i Grzegórzki. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, że jak zaznaczę sobie te punkty na wykresie, zaznaczę sobie te słupki na wykresie słupkowym, wówczas te punkty zostają również zaznaczone na pozostałych wykresach. Dzięki interaktywnym wykresom łatwo kontrolować, jak układają się obserwacje na różnego rodzaju wykresach jednocześnie. Czyli patrząc teraz na ten wykres wyrzutu, to faktycznie widzimy, że te najdroższe mieszkania, tam gdzie ta cena za metr kwadratowy jest najwyższa, należą głównie do tych trzech dzielnic.
To, co jeszcze warto zrobić, to naniosę sobie na ten wykres słupkowy słupki błędów odpowiadające najmniejszej i największej cenie w danej dzielnicy. Czyli robię to poprzez prawy przycisk myszy, Properties, Error Bars, zaznaczam mój wykres i jako Upper Error biorę sobie maksimum z ceny za metr kwadratowy, a jako Lower Error biorę sobie minimum z tej ceny za metr kwadratowy. No i widzimy, że przykładowo pomimo, że cena w dzielnicy Łagiewniki, ta średnia cena za metr kwadratowy jest stosunkowo niska, to znajduje się w niej przynajmniej jedno mieszkanie, którego cena jest prawie w czołówce najdroższych mieszkań. Dodatkowo widzimy, że ceny w dzielnicy Spłoszowice są około 2 razy niższe niż ceny w dzielnicy Zwierzyniec. W kolejnym kroku naniesiemy sobie te nasze obiekty z nasze mieszkania na mapę. Zbiór danych mieszkania na sprzedaż zawiera dwie zmienne typu location, latitude and longitude, czyli szerokość i długość geograficzna. Dzięki tym zmiennym my możemy sobie zlokalizować poszczególne mieszkania na mapie. W Spotfire 11 wszystkie mapy zostały zaktualizowane i wzbogacone o bardziej szczegółowe dane geograficzne.